Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, witam panie rotmistrzu. Czołem, witam pana. Takie pozdrowienie jest, tak? Tak. Czołem. Po męsku, tak. Ćwiczycie to. Rano, rześko, tak. Ile przygotowanie takiego zestawu husarskiego kosztuje? No, to jest takie pytanie, które zawsze jakoś trafia od, powiem tak, od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy, tak w zależności od mistrza. Rzemiosło się odrodziło, ludzie wykuwają ze stali. I tak jak to w życiu bywa, tam gdzie ręka człowieka dotyka, to też i cena za tym może iść, tak. No, ale można też skromną zbroję, prawda, złóżmy tam dookoła, samą zbroję, tak, około 5000 zł już mieć, tak. I nie ma żadnych plastików, wszystko z odpowiednich surowców. Nie, oczywiście wszystko ma być naturalne, skóra. No, tak jak kiedyś, obecnie też husaria jest, bo się odtworzyła w grupach rekonstrukcyjnych, dalej formacją elitarną. Tych członków tychże grup naprawdę nie jest dużo. Zawsze mówię, że wszystkich husarzy jeżdżących konno w Polsce jest, nie wiem, 100 ileś osób. Czyli tyle, ile w dwóch na przykład powiatach białostockich jest ułanów, tak? Więc ze względu i na wyszkolenie konia, i na wyszkolenie samego jeźdźca, a i strój dla konia, to jest wszystko przygoda duża. Bo my powiedzieliśmy o uzbrojeniu, że tak powiem, rycerza, natomiast jest jeszcze koń. No widzieliśmy, tak, czyli widzimy, napęd. Zachęcam, tak, no koni raz, że, no i to jest podstawa, powinny być wyszkolone, czyli i odważne, śmiałe, zwinne, no ta różnica była w polskiej jeździe, że były niesamowicie zwinne, czyli zwrot na zadzie, w miejscu, ale też i piękne, tak, czyli przyozdobione pięknym czaprakiem oraz całą ornamentyką, tak, czyli kantarem, czyli całym rzędem wręcz z siodłem. Więc stąd ta piękność tego jeźdźca. Zawsze nam zazdrościli wszyscy, tak, takich... Tak, bo to formacja, która miała swoje 200 lat w historii, wygrywała, ale się to wszystko skończyło, zatem po co? Jest to fenomen, tak, no, że przede wszystkim, żeby... To są jakby takie dwa cele, tak, z jednej strony pokazanie tej pozytywnej historii Polski, tak, Polski zwycięskiej, świetnie zorganizowanej. Tak, husarz to nie było te takie huzia na juzia jedziemy, tak, i panowie zwyciężajmy. Formacja... Bo czytałem taką opowieść o husarii, to ona się skończyła ze względu na to, że nie dlatego, że nastąpiły takie zmiany na polu walki, że musiała ta formacja wypaść, tylko ze względu na to, że osłabło szkolenie, że osłabł zapał. Duch w narodzie, pewien taki pacyfizm, było to właśnie takie ciepła woda w XVIII tak? wieku, tak. No, a tutaj i to one zabiły tę formację. Cała formacja się jakby opierała na takim mocnym patriotyzmie, czyli takiej woli, prawda, że służymy ojczyźnie. No i dwa, od dziecka wtedy było wychowanie, tak, te rycerskie, czyli umiłowanie władania szablą, ale też świetna jazda konną. No, przypominam, husaria posługiwała się najdłuższą bronią w historii świata, tak? Najdłuższą bronią w historii świata. Kopie miały 6 metrów. No i do tych tradycji wracamy, więc chcemy pokazać w sposób taki widowiskowy, obrazkowy, ale też w miarę realny. No oczywiście realnie nie możemy się tutaj zmierzyć z realnym wrogiem i dobrze, ale poprzez te organizacje samych turniejów będziemy mieli taką namiastkę wyszkolenia husarza w pędzie, w galopie. Husarz... Czyli z jednej strony tradycja, ale z drugiej strony kształtowanie człowieka, przygotowanie człowieka. Oczywiście tak i pokazywanie, zachęcanie, no ale pokazywanie, tak, no, bo my przez to się szkolimy, tak, ale i same współzawodnictwo, jak widzimy po raz pierwszy w historii tutaj Polski, wszystkie grupy husarskie się zjednoczyły, czyli wyszły ze swoich takich małych egoizmów, opłotków, działań na jakiejś tam własnej gminie, własnym poletku i się zgodziły, żeby utworzyć Polską Ligę Husarską. No, my mamy zaszczyt tutaj w Białymstoku, że koordynujemy to całe przedsięwzięcie i będziemy mieli 1 września też pierwszy podlaski turniej husarski. Zaprosimy kolegów z całej Polski. No i tam zobaczymy właśnie tego husarza w zbroi, prawda, w szyszaku, czyli tym, co ma na głowie, z kopią, z szablą, który w pełnym pędzie, prawda, będzie pokonywał pewne przeszkody. Za to jest punktacja, mierzy się czas. Wyłonimy najlepszego husarza tutaj na Podlasiu. A 14 września w Pułtusku będzie wielki finał na zamku i zobaczymy, kto jest najlepszym husarzem. A mamy tutaj też duże dokonania, bo nasz husarz Emil Mościcki tutaj gościł, tak, w tamtym roku w takim mniejszym turnieju, ale też no, taki na skalę ogólnopolską zwyciężył te potyczki. Także no, niesamowicie ciekawa rzecz. Rozpowszechniamy ideę husarską, rycerską w całej Polsce i nie tylko my w Białymstoku, ale też w Gdańsku, w Gniewie, w Golubie Dobrzyniu, czyli tutaj blisko Grudziądza, Bydgoszczy i w Krakowie, tak, będzie możliwość zobaczenia najlepszych husarzy z kraju.
czym musi się wyróżniać taki husarz, taki rycerz, żeby mógł sobie przypiąć skrzydła, poza tym, że musi zgromadzić pieniądze, odpowiednio się wyposażyć, poćwiczyć, to czym jeszcze? Myślę, że jednak taką odwagą, takim hartem jakby ducha, ponieważ same ćwiczenia, no i też konsekwencją w obecnych czasach, to powiem tak, że każda z tych osób z jednej strony jest pasjonatem historii, pasjonatem jeździectwa, tak, konnego kształtowania siebie, włącznie z kształtowaniem tych umiejętności konnych. To jest piękna sprawa, czyli trochę tej psychologii też trzeba mieć, ale ta konsekwencja, tak, w tych obecnych czasach widzimy, że tego często brakuje. Chcę mieć szybko, od razu, a tu się nie da, tak? Praca nad koniem, praca z koniem, prawda, to właśnie wszystko wymaga tego kształtowania. No ale potem jest duża satysfakcja, jak widzimy reakcje osób, dzieci, prawda, rodzin na tych różnych festynach, więc to się no właśnie, oddaje. Jak rodzina przyjmuje pana hobby? No jak bardziej, no wspiera pana te skrzydełka, czy te pióra tam przypina? Pióra przypina, tak. No najstarszy syn też jest husarzem, tak, Jan Jeremi. Też dzielnie już walczył w tamtym roku, nawet w najmłodszym, bo miał 18 lat. Dziewczyny jeżdżą konno, też w strojach przepięknych, więc jak najbardziej. Jak wyjedziemy, to już mam prawie, że swój poczet, tak. Poczet to było dwóch, trzech husarzy, tak. Towarzysz husarski i prawda, tych pomocników, czyli pocztowych. Czyli cała rodzina już się w to zaangażowała i żona wspiera. Sekunduje też z ziemi w razie czego jako lekarz, więc ja mam właśnie taki komfort, że mam pełne zabezpieczenie, tak jak drzewni bywało. Czyli przygotowujemy się już na 1 września, zobaczymy turniej husarski tutaj w Białymstoku. Tak, szczegóły na stronie www.obowiązekpolski.pl, no i szukajcie nas na Facebooku Podlaska Chorągiew Husarska. Tam mamy zawsze najświeższe, ciekawe informacje z kraju i ze świata, jak to się mówi. Podlaska Chorągiew, tak, Husarska. Dziękuję bardzo. Też dziękuję bardzo. Polskie Radio.